Cześć, a w tym odcinku poznacie moją opinię na temat gofrów smakowych. Będą to gofry light food. W tym przypadku są to generalnie gofry o smaku sezamowym. Natomiast w internecie generalnie znajdziecie szereg różnych smaków właśnie takich gofrów light food. Warto się zorientować, bo smaki są naprawdę ciekawe. Natomiast ja tutaj osobiście postawiłem na te sezamowe. Mi one najbardziej generalnie smakuje, natomiast jestem ciekaw, jaki jest Twój ulubiony smak. Koniecznie napisz o tym w komentarzu. Tutaj, jak sami widzicie, masa netto produktu 100 gramów, cena takiej paczki. Ja tutaj oczywiście już trochę z tej paczki tych gofrów zjadłem, natomiast generalnie taka cena za 100 gramów to około 6 zł, 7 mniej więcej w tych okolicach powinniście znaleźć właśnie takie gofry smakowe light food, czy to w internecie, czy gdzieś tam w sklepie spożywczym. Jeżeli chodzi o inne kwestie, tutaj warto zwrócić uwagę na wartość odżywczą. Na samym początku oczywiście są nam tutaj z tyłu opakowania, no i podana jest w przeliczeniu na 100 gramów. Wartość energetyczna, jak sami widzicie, 444 kalorie. Tłuszcz 14,7 gramów, oczywiście w 100 gramach. Dalej 66,9 gramów węglowodanów. Białko 10,3 gramy, no i błonnik, jak sami widzicie, 3,6 gramów, no i sól 0,44 gramy. Jeżeli chodzi o składniki, tutaj generalnie dość dominującym składnikiem jest, jak sami widzicie, mąka pszenna, ale również sezam. W końcu są to generalnie gofry o smaku sezamowym. Dalej mleko, tłuszcz, olej słonecznikowy, środki słodzące, cukier, środki spulchniające, kwaśny, węglan sodu. Dodatkowo, co ciekawe, produkt zawiera gluten, no i może zawierać właśnie jakieś tam śladowe ilości jaj, sezamu, orzechów, soi. Jeżeli chodzi o taki pojedynczy gofer, no to wygląda właśnie mniej więcej w taki sposób. Tutaj generalnie jest on dość chrupki, bardzo smaczny, powiem szczerze, jeden z lepszych, który miałem okazję jeść. Najlosniejszy smak tutaj bym wystawił notę 9 na 10, bardzo dobre w smaku. Jeżeli zatem zastanawialiście się, czy warto zdecydować się na zakup gofrów smakowych sezamowych light food, no to jak najbardziej warto. No i to by była moja opinia na temat właśnie tego produktu. Myślę, że nic dodać, nic ująć. Może jeszcze bym powiedział, że generalnie ja lubię sobie takie suche gofry zjeść, natomiast wiem też, że co niektórzy lubią sobie tutaj stosować różne dodatki do takich gofrów smakowych. Mi osobiście najbardziej właśnie smakują takie suche gofry. A zatem tak to wszystko prezentuje się, jeżeli chodzi właśnie o ten produkt. Ja jestem ciekaw też Twojej opinii na temat tego produktu, dlatego koniecznie napisz o niej w komentarzu. Zachęcam Cię również do polubienia tego filmu i do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. A tymczasem to wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.